Ninja Stream, brother. A w końcu się człowiek wyspał. Może trochę poskamować tych dzieciaków. Ale spokojnie, nie odkleiło mnie. Niedługo 1 września wracam do regularnych streamów. Boka Logana. Wiesz, to nie jest cyrkowiec, tu se leży i wiesz, to jest, on sobie będzie przychodził, to sobie będzie się pokazywał, nie? Jeje, siemanko, dzień dobry, fajna koszulka, fajna, tylko jest to dziurawa. Widzisz tu dziurkę? Byliśmy w Warszawie na imprezie u Piotrka i Testriego i przypalili mi cygarem. Chodzę w niej, bo jest zajebista. Czy będą streamy z nowej Fifki? Będą, oczywiście, że będą. Czy będę w coś grał? Nie mam pojęcia. Na razie musicie zobaczyć sobie, jak tutaj Loganik sobie czyści genitalia. Będzie Skyrimek? Nie wiem, czy będzie Skyrimek. Ogólnie pytania, jeśli coś kiedyś będzie, to wykrzyknik. Kiedy? Logan już śmiga na rowerze z tobą? Nie, ale mam już obcykane... siad... aport. Nie chcę teraz tych komend wypowiadać, bo to są magiczne czary, ale mam kilka rzeczy opanowanych, na pewno dzięki mojej kobiecie. Dzięki Agnieszce właśnie, naprawdę ta tresura psa, czy tresura, w ogóle socjalizacja i cała przygoda przebiega naprawdę super, dlatego tak naprawdę na pierwsze bomby, czyli na przykład rozjebaną wykładzinę, telewizor, weźmie jakąś pożyczkę kurwa na mnie na Wiwusie, ten pies, więc i na pewno takie rzeczy a nie słyszałeś przypadkiem, jak na to się nastawić. Mówił. Więc te pierwsze, że tak powiem, największe bomby czekają na nas, ale jestem na to przygotowany, na razie to po prostu jak w bajce jest. Czasem sobie siknie na kanapę, czasem sobie siknie na gdzieś tam na, tutaj na podłogę. No dzisiaj miałem sikanie na wycieraczkę, sąsiadce. Agusia niestety miała, ale wiadomo, pies się uczy. Na pewno jest to niesamowita przygoda, uczy na pewno cierpliwości. Cierpliwości i cierpliwości. Tak jest. Można powiedzieć, że jeśli ktoś ma problemy z cierpliwością, jest nerwowy, to proszę sobie coś takiego sprawić. Przepraszam, że tobie tak mówię, Logan. Ale naprawdę cierpliwości uczy ten psiak. Miałem się nie odpalać do 1 września, bo 1 września startuje Starfield. Mega czekam na tą gierkę. Będą przygody naszego duetu. Ja z Loganem będziemy ciupać Starfielda. Ja będę Han Solo. To będzie Czubaka, więc będzie mega rozpierdol, mega się grzeje na tą gierkę. I tak naprawdę w ogóle miałem się nie odpalać do 1 września. Miałem się tak, wiecie, trzymać kurwa na sienie w jajach i dopiero strzelić 1 września. Wiecie, o co chodzi? Ale mam... To jest wolna chwilka, pospałem trochę po basenie, uczę się pływać, dzisiaj byłem na pierwszej lekcji pływania, totalnie mnie wymęczyło to, więc pospałem sobie i spałem od 16 do 20, więc jestem mega wyspany i pomyślałem sobie, że pomymlam do was jęzorem. No więc Starfield, obiecuję, zapraszam was wszystkich od 1 września, wczesny dostęp. Czym jest Starfield? Polecam w Google wpisać, ale moimi słowami jest to Skyrim w kosmosie. Skyrim w kosmosie, tak? Jeśli ktoś nie grał w Skyrima, w Morrowinda, to jest mega rozbudowana gra, otwarty świat, RPG single player w kosmosie, będzie rozpierdol. Chciałbym mega imersję złapać, tutaj kosmonauty już mamy, kask Loganowi, ja kask i lecimy w przestworza. Logan tak się bawi, tak się bawi. To jest jego faska. Więc po prostu na to was mogę zaprosić i to będzie moja taka seria. Postaram się tutaj zrobić gwiezdny klimat, tak? Będzie gwiezdny klimat. Ja może też jakiś cosplay zapierdzielę. No i upatruję wielką nadzieję. Może będzie 2000 widzów na tym Starfieldzie i będzie przygoda. Czekam na to. Dobra, to jest pierwsza rzecz, tak? 1 września was zapraszam, ale, słuchajcie, kochani. Już jutro, dokładnie tak, jeśli ktoś te tytuły czyta, wiem, że macie w to wypierdolone, wy nic nie czytacie, to jutro startuje o północy World of Warcraft oficjalny serwer hardcore. Pamiętacie? Graliśmy sobie hardkorowy challenge, czyli jak twoja postać się raz wyjebie, no to jest finito. I World of Warcraft, oczywiście dzięki temu, że ja to rozpromowałem w Polsce, wiadomo, zainteresował się tematem i odpala oficjalne serwery. To akurat był żart, żeby nikt nie pomyślał. Czy tu jest dobre oświetlenie? Jest dobre, jest dobre. Legawice mi wziął, nic nie mówicie. Logan nie ma rękawic, ani kabli. Wiecie, tu muszę trochę go... No, rękawice mu się spodobały. Bo on ogólnie do pokoju mi tu nie wchodzi, ponieważ mam tu dużo kabli. Logan! Loganik! Zostaw rękawice! Logan! Ochraniacze teraz na łydki. Logan! Ajajaj, te rękawice to chyba zakochał się w nich. Logan! Zostaw rękawice! To będzie długa. Cierpliwość, cierpliwość. Chyba, że chcesz się ponapierdalać ze mną. On się schował za firanką, myślę, że go nie widzę. Dobrze, dawaj, może kidropem zakręcisz, co? Moja słodka pajówka. Ty moja pajówko słodka. Co żeś zrobił? Lizanko,
proszę, pod kąt wyświetlenia. I uciekanko, proszę. Jeszcze sztuczka dla widzów. Nie ma gryzienia. Jak podgryzamy, to nie bawimy. Fotel? Co jest? No. Nie ma podgryzania, nie ma. Jak troszkę szczeniak podgryza, niestety muszę go zignorować. I niestety delikatnie, tylko nie wyszarpujemy tych rąk, niestety musimy go ignorować. I te ręce sobie, o proszę, i powinien mnie odpuścić. Tak jest. Niestety szczeniaki mają to do siebie, że po jakimś czasie dopiero się oduczają gryzienia, trzeba po prostu je w tym momencie ignorować. Dużo spokoju, dużo spokoju. Tak, Logan! Sulaniec przesyła 10 zł. Kiedy trening po 4 dentastiksach. Filanki ciągnął! Co jest? Dobra, on chyba tę energię, dużo chce energii, tak? No, wyliźmi brudkę. O, proszę, teraz mnie ciągnie. Nie wolno. Widzisz, nie będziemy się bawić. No nie będziemy się bawić, jak będą podgryzanki. Maleńki. Dobra, trzeba go wymęczyć sprintem. Jest wariat. Zostaw. Zostaw. No. Teraz muszę go poignorować, widzowie. Muszę, to jest ciężkie. Trzeba go właśnie... Muszę go jednocześnie tu obserwować i jednocześnie go ignorować. To jest popielone. Dobra, trzeba mu coś dać. No widzicie, nie ma streamowania niestety przy takim piesku, jak jestem sam. Wiecie? Ale mi to nie przeszkadza. Jest super. No Logan! Kto tak wyskoczył? Co ty taki jesteś sportowiec dzisiaj? Dobra, muszę go olać. No to jest wariat. No to jest wariat, nie? Tak, chudy, dużo teraz troszkę trenuję, na rowerze teraz śmigam, no powiem wam, że teraz codziennie. Powiem, że codziennie, no, 30 zrobię i to nie mówię o twojej mamuśce, a mówię o dystansie. Kręcę, no, zacząłem chodzić na lekcje pływania, dopiero byłem dzisiaj na pierwszej, ale niesamowity, mam problem z oddychaniem pod wodą, strasznie panikuję w wodzie. Troszkę sobie tam więcej trenuję, więc, no, efektem jest tego, że jestem, no, na pewno szczuplejszy, na pewno łapa, no, jest na pewno mniejsza, ale... No czuję się dobrze, jestem zdrowy jak ktoś, jestem zdrowy. Jak coś się będzie z moim zdrowiem działo, na pewno was zaalarmuję. Ale raczej kwestia tego, że po prostu troszkę więcej się ruszam i naprawdę mniej wcinam. Chociaż... Aga mi wiezie Big Maca z frytami, nie wiesz o co chodzi. No. Czy będzie triathlon robiony? Na razie o tym nie myślę, nie chcę sobie nic zarzucać, ale coś mi tam zaczyna podniecać coraz bardziej taki wysiłek, taki wytrzymałościowy, że wiecie, zamykam oczy i tak, Boże, to do Logana, to do Logana, no mam taką fazę teraz. Ostatnio ziomale dużo opowiadają mi o Ironmanie, opowiadają właśnie o tej walce w głowie, że spotykasz się z samym sobą na krzesełku i ze sobą rozmawiasz w momencie biegania i zaczęło mnie to trochę kręcić. Więc sobie troszkę więcej kręcę na rowerku, coś tam właśnie próbuję to pływanie, bo ja pływanie jestem, no... Ciężko. O, siemano, ja mam streama jak coś. O, siemanko. Siemanko, na chwilkę się mutnę, bo tu jeszcze podam na pytanie i potem możemy razem pogadać, poprowadzimy podcasta. Dobra, kot i pies, pies i kot. Dobra, wykąp się, umyj plecy, cześć. No ma coś w sobie, Logan, bo tam mamy, przepraszam. Tak, jest mega inteligentny, więc no, to wcześniej powiedziałem. Bardzo to wszystko wychodzi na razie łatwo. Dlatego ja wiem, że te prawdziwe problemy z psem, kiedy będzie bardzo buntowniczy, rozwalać będzie kanapy i wiele, wiele różnych rzeczy, to dopiero nadejdzie. To dopiero nadejdzie, więc teraz naprawdę to jest proste, nie? No, ścikał nam się kilka razy w mieszkaniu, ale to w tym... Nie zamknąłem psa. Nie. Nie rób takich rzeczy, nie gadaj takich rzeczy. Pies ma wolne wszędzie wejście, kiedy jestem z nim, bo ja muszę wiedzieć, słyszeć, co on robi. Proszę już takich rzeczy nie pisać. Mega inteligentny, jakby, no naprawdę bardzo łatwo to wszystko jest. Biorę smaczek, siad, leżeć, to też tego się uczymy teraz, że wiesz, na razie nawet bez smaczka robię, że po prostu udaję, że mam smaczka, kładę rękę, on siedząc patrzy się, no i odsuwam powoli rękę, on się kładzie, więc jest tak intuicyjne. Coś niesamowitego, wiesz, wiadomo, że czasem, nawet nie czasem, jest bardzo zainteresowany ludźmi, jest socjalizowany w tym momencie, więc ja chcę... Stawiam dychę, że dzisiaj jeden z tych dwóch się zleje albo w tym pokoju, albo w pokoju obok. Możliwe. W sensie, że ja? Nie no, ja jeszcze trzymam mocz, ale no, powiem ci, że to są już te lata, że... Rzeczywiście, że Aga będzie musiała nas obydwóch wyprowadzać. No ale muszę kontrolować, no z tymi kablami, na przykład, no tutaj jak mnie nie ma, no to zamykam pokój i go nie wpuszczam. Staram się go obserwować i... Logan, zostaw kabel! Zostaw kabel, dobry pies. I staram się go nagradzać za każdą taką decyzję jego, którą podejmuje oczywiście na moją korzyść, tak? Bo to jest biznes, pies to jest biznes, on tu jest po to, żeby był bezpieczny, tak? Tak, jestem jego przewodnikiem,
staram się z nim żyć, on mi daje radość i tak dalej, to jest biznes, tak? Pies nie kocha cię za to, że kurwa jesteś człowiekiem, tylko za to, że dajesz mu bezpieczeństwo i ogarniasz. No więc dużo się uczę. Na przykład tydzień temu inaczej patrzyłem na to wszystko. Patrzyłem, nawet wam mówiłem, za to mi głównie wstyd, za co jakieś gadałem, że mówiłem, że Logan jest częścią stada, że ja jestem liderem stada i Logan jest w moim stadzie. Nie, to było totalne pierdolenie. Mam nadzieję, że nikt to nie uwierzył. Ja jestem człowiekiem, Logan jest psem, tak? Ja jestem jego przewodnikiem, jest moim kumplem. Ale to jest pies, jestem człowiekiem. A kiedy Logan będzie dzwonił na koleżanki? Jeszcze nie wiem. O, chyba wróciła mamcia. Tak, mamy wolne. Zlał się chyba pod drzwiami z podniecenia, tak mi się wydaje. Ale był to z nami, widzowie, cały czas, nie? Był z nami tutaj, tak? Chyba, że na chwilę wyszedł i zsikał się pod drzwiami. Kar fizycznych dla psa za nieposłuszeństwo. Ja jestem przeciwnikiem, nie stosujemy. Wydaje mi się, że to jest taka ostateczność, ale są oczywiście takie szkoły, nie? Że czasami daje się w tyłek psu. Ja na przykład jak już podgryzam mocno rękę, to robię takiemu psik, psik, tak koło udka mu robię. Idź, poszedł mi. I to jest taka informacja, potem te psy są bardzo takie... jak to nazywa, towarzyskie, takie rodzinne, takie ciapciowate, że tutaj nie ma takich momentów, nie? No musiałby mi, nie wiem co, musiałby mi kompa na plecach wynieść na do lombardu go sprzedać, to wtedy dostałby klapsa, ale nie. Po tym wiesz, jak go nagradzasz dobrze, to on na nagrodach funkcjonuje, nie? Wie, jak na przykład odjebie coś, to nie ma, to jest olewany, nie? To jest po prostu ignorancja, tak? Ale to wiesz, to jest mnóstwo teorii, tak? Ja nie wiem, może rzeczywiście, a może mówię pierdoły, może rzeczywiście czasami psa trzeba lekko zdominować, żeby na przykład tak go utorować, nie? Bo czasami możemy krzywdzić psa, będąc dla niego za bardzo tacy, że wszystko robi, nie? Więc to też może być krzywdzące, to coś w stylu, że masz dziecko, masz tu 1000 złotych, idź synu, idź się baw. A ten dziecko, ale co ja mam z tym 1000 złotych, to teraz zrobię? No idź, nie mam czasu, idź, nie mam czasu. Rzuciłem fajki już 10. dzień i przytyłem 6-5 kilogramów. A ja kupiłem psa 10 dni temu i schudłem kilogram. Tu... co ja w ogóle mam z nim? Biegnę, gadam na FaceTime z Agą, biegnę i tu klamka była. Tylko nie Kuba klamka, tylko klamka. I nadziałem się tu na klamkę. Taką mam tu śliwę, pizda na tej klamce, nie? No, ten pies to normalnie MMA z nim mam, nie? Bicki pokazujesz, to pokaż... Wiesz co, nie mam, bo mam taki tatuaż na pępku sobie zrobiłem nowy, on się dopiero goi. Więc dopiero później ci pokażę. Czy rozważaliście jakieś inne... rozważaliście? Zbawisz mnie. Rozważaliście, podjęliśmy decyzję. Nasz, wspólny. A ty jesteś śmieszny. Jasne, że Agnieszka rozważała inną rasę. Nie no, Golden Retriever to od razu wiadomo, że wybrała go. Ze względu na, no, jest to bardzo popularny pies. Jest na pewno taki kurczka wodna, co mam powiedzieć. No, dorany przyłóż. A też ciekawostką jest, to Agora mi powiedziała, że jeśli ten pies jest twoim przewodnikiem, pomaga ci na przykład leczyć jakieś schorzenia typu depresja albo jakieś takie, no wiecie, choroby psychiczne, tak, to jest możliwość w ogóle, że ten pies może ci towarzyszyć jako jedyny z trzech jakichś tam wybranych raz, może ci towarzyszyć w samolocie. Więc na przykład, jak masz udowodnione przez lekarza, że ten pies leczy cię, w sensie, że musisz przy nim być, bo dobrze się przy nim czujesz. Wiem, że to nie jest odklej kas. Teraz mówię całkowicie poważnie. Poczytajcie sobie, posprawdzajcie. To jeśli ten pies jest twoim jakby lekiem, lekarstwem, twoim lekarzem, to może z tobą lecieć samolotem. Właśnie tak. Marle i ja. Co sądzisz o studiach? Mama mnie gania, a do końca rekrutacji zostały 2 tygodnie. Wujku, ratuj, nie wiem, czy pchać się na siłę. Wiesz co? Ja bym nawet poszedł i zobaczył. Słuchaj, jak masz możliwość, idź se zobacz, nie? Masz możliwość zobaczyć. Lecę zobacz, może ci się spodoba. I co ja o tym sądzę? Kurczę, studia na pewno, jeśli chcemy sobie, mamy jakiś cel i chcemy się rozwijać w jakiejś konkretnej branży, nie wiem, sport, AWF jakieś, nie wiem, prawo i tak dalej, no to jest na pewno spoko opcja. Ja akurat nie studiowałem, nie potrzebowałem tych praktyk. Może też studiować w ogóle niekoniecznie na uczelni. Możesz studiować... Loganek! Możesz studiować sobie po prostu w domu, tak? Samemu sobie ustalać, że dzisiaj 8 godzin będę zgłębiał taki temat. Szukam na internecie jakiejś prasy, na internecie jakiejś wiedzy, ludzi, z którymi można pogadać, popraktykować pewne rzeczy. Więc studiowanie to nie jest tylko uczelnia i zapisanie się na studia, ale studiować można w wieku 15-16 lat. Po prostu studiujemy coś, nie? Jazda na deskorolce. Wiem, że to brzmi tak troszkę popierdolenie, ale takie jest życie, więc może byś sprawdził, może się zajawisz i tak dalej.
Czy myślałeś kiedyś nad wyjazdem za granicę? Oczywiście, że tak, jasne, że tak. Jakbym młodym człowiekiem, miałem 18-17 lat, to dużo myślałem nad swoją przyszłością i nawet dyskutowałem z mamą, że czy mógłbym zostać tramwajarzem, czy by mi załatwili pracę jako tramwajarz. Myślałem też o wyjeździe za granicę, jakby to było. Myślałem o wielu sprawach, jak moje życie będzie wyglądać. Oczywiście, że tak. Jaka jeszcze rasa ci się podoba? Doberman. Jak chciałem psa ogólnie, ale oczywiście ze względów wizualnych, Doberman kojarzy mi się z takim właśnie typowym Loganem. Pies z godnością, z rikczem, wysoko podniesioną brodą, niesamowitą strukturą sylwetki, z taką oznaką dumy. I jak widzę takiego Dobermana, to mi się od razu kojarzy z takim imieniem Bruno, Logan, Bogdan, że ma 4 działki, kurwa, 2 żony, dzieciaka Oscara, który gra w pierwszej drużynie. Wiesz, o co chodzi? Naprawdę z tym mi się kojarzy ten pies. Ale wiadomo, to jest wizualnie. Ten pies jest na pewno nie taki uroczy. Jak to? No to jest po prostu tak zwane zielone światło. Czyli mogę streamować, rzeć się, gadać głupoty i jego to nie budzi. Czyli on cały czas się socjalizuje i wiadomo, jak zacząłem w ogóle, jak miałem go, to szeptałem. Szeptałem z chłopakami, na palcach chodziłem. A dzisiaj leży tutaj. Leży tutaj dlatego, bo mnie kocha. Czy ty jesteś kurwa pojebany jeden z drugim? Nie, nie leży tu, że mnie kocha, tylko tu jest klimatyzacja i po prostu jest pęd powietrza akurat po ziemi. Podłoga się po prostu chłodzi, on tu po prostu leży. Ten pies mnie ma po prostu w piździe, rozumiecie? No po prostu czuję tu się bezpiecznie. Dzięki za dzisiaj, do zobaczyska, zapraszam was jutro na kozacką zabawę bez kurwa hamulców. To był Odklej Cast i oczywiście skończymy to jeszcze hardstyle'owym tańczeniem.